Cześć kochani, witam Was cieplutko na kanale Basi to Pasi. Jak widać, coraz bliżej, coraz szybciej zbliżają nam się święta, natomiast postanowiłam dzisiaj dać nam troszeczkę odpocząć od tej tematyki świątecznej i przyjść do Was z czymś innym, z czymś, co każda skoczka lubi najbardziej, czyli z holem zakupowym. Jak każda, myślę, każda z nas, głównie, bo głównie kobiety są tym zainteresowane, no okej, okay, niektórzy faceci też, jak każdy z nas się domyśla, zbliżają się wyprzedaże i są to te takie duże wyprzedaże na przełomie właśnie roku, wyprzedaże zimowe, poświąteczne. Z tego co wiem, od razu taka informacja na samym początku, w części sklepów, takich znanych sieciówkach, chociażby w Inditexie, czy też w polskim LPP bodajże chyba. Te wyprzedaże zaczynają się już 27 grudnia, czyli dosłownie tuż po świętach. Jeżeli chodzi o Inditex, to oczywiście Zara, Bershka, Pull&Bear, co jeszcze wchodzi? Stradivarius chyba, więc to są te propozycje. Jeżeli chodzi o LPP, to oczywiście Reserved, House, Mojito, Sinsay. Także tutaj już możecie się no jakby wyczekiwać tych wyprzedaży. Kolejne sklepy pewnie w następne dni i wyprzedaże zazwyczaj gdzieś tam do końca lutego trwają, natomiast kto pierwszy, ten lepszy. Pomyślałam sobie, że pokażę Wam w pierwszym filmiku, nieco ja kupiłam, no bo tych wyprzedaży jeszcze nie było, także taki filmik, jeżeli tylko uda mi się coś upolować na wyprzedażach, na pewno też się pojawi. Natomiast pomyślałam, że pokażę Wam moje zakupy z ostatniego chyba no, miesiąca, dwóch, które poczyniłam i być może któraś z tych rzeczy Wam się spodoba i będzie akurat na przecenach. To są zakupy, które ja głównie zrobiłam na Black Friday, czy no, trochę wcześniej, kiedy były jakieś promocje. No, u nas z tymi promocjami jest różnie, ale już nie narzekajmy, tyle procent, tyle jest, no to z tego się korzysta. Też jakoś specjalnie nie zaszalałam, także linki do tych produktów, jeżeli są dalej dostępne, pojawią się w opisie pod tym filmikiem, a ja nie przedłużam, pokazujemy. Pierwszym zakupem, który poczyniłam, były to zakupy w Stradivariusie. Ja już jakiś czas temu, kiedy był też haul Zmierzymy, pokazywałam Wam, właściwie mówiłam o tym, że no też potrzebuję spodni, ponieważ gdzieś ten rozmiar się u mnie zmienił po roku, po narodzinach córeczki. I bardzo, już od kilku lat naprawdę polubiłam spodnie, jeansy, jeżeli chodzi o Stradivarius. I tutaj właśnie mam jeden z modeli z takim wyższym stanem, ale naprawdę wysokim, bo one no, są do pępka, ale ja się w tym dobrze czuję, fajnie wszystko, wiecie, zasysają, co mają zasysać, fajnie wyglądają. Tu jest bodajże super high waist, dokładnie, ja mam w rozmiarze, ja mam w rozmiarze 36, sama jestem w szoku, ale rozmiar rozmiarowi nierówny, także wiecie, na to bym nie patrzyła. One są na suwak, tutaj mają guziczek i tu mają takie fajne przetarcia, natomiast nie ma dziur, tylko są same przetarcia koło kolan i takie łatki, także tak to wygląda. Taki myślę, że standardowy kolor jeansu, ja takim się bardzo dobrze czuję, do wszystkiego mi pasują, czy to do swetrów, czy do t-shirtów, wiecie, wciągnięty t-shirt albo cały, albo tylko sam przód, czy przód swetra z przodu spodni, także fajnie mi się spisują. Mam je, tak jak już powiedziałam, chyba od 2 miesięcy, nic się złego z nimi nie dzieje, prałam już wielokrotnie, rozciągliwe, także bardzo fajnie mi się je nosi, także takie jeansy ze Stradivariusa Wam polecam. One same w sobie nie są drogie, jeszcze jak wiecie, na wyprzedaży to ekstra, ja za nie bodajże chyba zapłaciłam 70, max 80 zł, także myślę, że to jest spoko cena jak za jeansy. Następny sklep i rzecz, na którą się po prostu czaiłam, a może za chwilę do tej rzeczy przejdę. Okej, okay, może zacznę od tego, co mam na sobie, bo to też jest rzecz, przynajmniej jedna z wyprzedaży, a mianowicie mówię tutaj o tej bluzeczce. Okej, okay, może ta sama w sobie nie jest jakaś nie wiadomo jak super bluzka topik. Jest to bluzka dzianinowa, tak zwana prążkowana, kupiona w sklepie Reserved, natomiast bardzo fajnie wykończona, bo ma takie, teraz pod marynarką tego nie widać, ma takie falbanki, jeżeli chodzi o rękawki, pokażę Wam na przebitkach. Tutaj lekko taki dłuższy, powiedzmy pod szyję jest ten dekolt, także za dużo nam nie odsłania. Idealna bluzka, i takiej szukałam, w sumie żałuję, że kupiłam tylko jedną, ale będą wyprzedaże, więc myślę, że jeszcze jeden taki egzemplarz albo w innym kolorze, czarnym na przykład sobie kupię. Bardzo fajna, przyjemna, specjalnie kupiłam sobie taką dzianinową bluzeczkę właśnie pod marynarki i to zaraz Wam pokażę łup, który, no po prostu jestem w nim zakochana. Natomiast dzisiaj mam ją pod marynarką, moją granatową, to też jest zakup już sprzed kilku lat z Zary, który bardzo lubię.
natomiast jeżeli chodzi o tą dzianinkę, fajna, nie jest potliwa. Ja mam akurat bluzeczkę w rozmiarze M, bo no, wiedziałam, że ona jest taka mocno elastyczna, ale też opięta, więc nie chciałam, żeby była, wiecie, taka w ogóle mega, mega opięta, dlatego wzięłam M-kę. Dobrze się w niej czuję i ta bluzka kosztowała bodajże chyba około 50 zł, natomiast ja ją właśnie dorwałam na wyprzedaży, jak było Black Friday, minus 20% była w Reserved. I ja za nią zapłaciłam, no już teraz nie chcę, matematyka się kłania. Nie pamiętam, czy dokładnie kosztowała wcześniej 50, ale ja bodajże za nią zapłaciłam 30 coś złotych, 35, 6 chyba jakoś tak. Także myślę, że spoko cena, jak za bluzeczkę, więc to jest jedna rzecz. I właśnie przechodząc dalej, zależało mi na takiej bluzce, żeby coś mi pasowało do marynarki, czy do tej Zary, czy do nowego łupu. I to jest chyba mój ulubiony z tych wszystkich element, jeżeli chodzi o zakupy. A mianowicie jest to rzecz z Bershki. I jest to ta piękna marynarka, no po prostu prześliczna, nie wiem, czy to kamera odda ten odcień w takim kolorze, no karmelowym. To jest po prostu taki karmel, wiecie, słodki, prześliczny do zjedzenia. Natomiast no bardzo modne w tym sezonie za mną chodziło właśnie coś w takim kolorze. Mam już jeden sweterek ze Stradivariusa, natomiast on jest trochę ciemniejszy, a tu typowy taki karmelowy odcień. Bershka, ja mam w rozmiarze S. Marynarkę. Ona jest trochę takim stylu lata 70 niby ala, bo jest taki dłuższy stan, zresztą tak samo mam tą marynarkę na sobie, taką dłuższą. Guziczki są białe, dwa guziki, tak śmiesznie troszeczkę zapinana, może na przywidce Wam to pokażę. Takie kieszonki ala, których fizycznie nie ma, ale są takie, jakby to powiedzieć, no po prostu jest zaznaczone, tak, ala dwie kieszenie. Bardzo ładna, taliowana, no leży ślicznie. Bardzo wygodna, naprawdę serdecznie Wam polecam właśnie w Bershce i ona kosztowała, no dla mnie była droga, więc ja jej pierwotnie nie kupiłam, bo kosztowała chyba 140 zł, natomiast ja dorwałam ją po przecenie 90. Także 90 zeta wydaje mi się, że jak najbardziej na marynarkę spoko, 140 bym nie dała, to już było za dużo, a teraz na wyprzedażach, kto wie, może będzie jeszcze większa obniżka, także polecam. Ja te marynarki widziałam u dziewczyn z kanału LGS, bodajże Kasia taką marynarkę miała, no i przypadłam, zakochałam się, co prawda ona miała cały garnitur, miała też spodnie, natomiast spodnie z dzwonem, no jakoś nie moja bajka, nie potrzebuję takich spodni, więc no też nie dajmy się zwariować, kupujmy to, co jest nam potrzebne, a marynarka myślę, że ponadczasowa, ten kolor aż tak szybko z mody nie wyjdzie, poza tym jeżeli komuś jest dobrze w danym odcieniu, no to warto w takie rzeczy inwestować, a ja powiem Wam szczerze, że wcześniej miałam głównie no czarne marynarki, jedną mam jasną i tyle. Także ta mi się bardzo podoba i jeszcze osobiście, jeżeli mi się uda znaleźć za fajną cenę, bo jeżeli nie, no to nie, to chętnie kupiłam sobie jakąś marynarkę w kratę Księcia Wali, bo też bardzo mi się to podoba i wydaje mi się, że krata też jest takim elementem ponadczasowym, który no, z tej mody nigdy nie wyjdzie, bo gdzieś ta moda krąży koło i wracają, tak, niektóre trendy, także taką marynarkę Wam polecam. Przechodzimy do następnego sklepu, jeżeli chodzi o kolejny sklep, w którym zrobiłam zakupy. Jest to sklep, w którym byłam tak naprawdę chyba po raz pierwszy, a przynajmniej pierwszy raz cokolwiek kupiłam. Sklep, który miał opłacalne wyprzedaże, jeżeli chodzi o nasz polski Black Friday, ponieważ w piątek, kiedy ja te zakupy robiłam, było minus 30%, w weekend zresztą też. I mówimy tutaj o sklepie Medicine. Też wiele dobrego w internecie się naczytałam, naoglądałam, więc stwierdziłam, ok, minus 30, można zobaczyć. I jedną z rzeczy, które kupiłam, to są tylko, no nie ma tego dużo, dwie rzeczy. Jedną z rzeczy, którą kupiłam, jest to ten prześliczny golf i wy bodajże, tak, już widzieliście go na mnie w innym filmie, mianowicie był to filmik, jeżeli chodzi, nawet nie tak dawno temu, jeżeli chodzi o pomysły na prezenty pod choinkę dla dziecka, wtedy miałam ten golf na sobie, on jest prześliczny, nie wiem, czy kamera fajnie oddała jego kolor, ponieważ to nie jest żadna czerwień, tylko on jest po prostu fuksjowy. To jest taka ładna fuksja, ale nie ostra. Także bardzo mi się podoba, te golfy jeszcze były w kolorze szarym na pewno, natomiast stwierdziłam, no wszystko szare, dobra, bez przesady, kupmy coś kolorystycznie, wiecie, takiego żywszego, żeby podkreślić urodę i troszeczkę się, że tak powiem, nie wiem, czy odmłodzić, ożywić, no lepiej wyglądać, lepiej się czuć. Więc bardzo fajny golfik, o, w cenie, ja mam rozmiar akurat, o, S, rozmiar S, Medicine, bardzo fajny, przyjemny, taki, jakby to powiedzieć, z takiej plecionki, no nie wiem, jak to nazwać, ma tu taki niewzorek, golfik też taki luźnawy. Jeżeli chodzi o cenę, on kosztował 89 zł, chyba jakoś tak, pierwotnie, a ja go dorwałam za niecałe 60,
Dobrze mówię? Chyba tak, czy 60 parę złotych, jakoś tak. Więc wydaje mi się, że spoko. Jeżeli chodzi o skład, to jeszcze raz sobie sprawdzimy, bo nie chcę tutaj się pomylić. Już patrzę na metkę. 55% jest to bawełna, 45% akryl. No niestety, tego akrylu też mamy, natomiast powiem Wam, że tego w ogóle nie czuć w dotyku. Także naprawdę bardzo przyjemny, jakoś specjalnie mi się włosy w nim też nie elektryzują. Naprawdę fajny, polecam, miło się go nosi, cieszy oko. Dużo osób już mnie pytało w ogóle, skąd jest ten golfik ze znajomych, także myślę, że to, co ma robić, to robi. Drugą rzeczą, którą kupiłam w sklepie Medicine, jest to mianowicie czapka. I jest to czapka w kolorze fioletowym. Ale jeżeli chodzi o fiolet, skłamałabym. Myślałam, że nie mam żadnej czapki fioletowej, okazuje się, że jedną zimową mam, ale to taką naprawdę... Może nie wyłnianą, ale taką mega ciepłą, z takimi tutaj warkoczami koło uszu, więc taka, wiecie, na naprawdę srogą zimę. Natomiast ta jest na takie, nie wiem, 0 stopni czy tam minus 5, to spokojnie da radę, jest taka mięsista, fajnie wykonana, z takim śmiesznym pomponem sterczącym, bardzo ładna. Jeżeli chodzi o rozmiar, no to wiadomo, to jest one size. Natomiast jeżeli chodzi o skład, to już Wam mówię, 50% jest to wiskoza i to się czuje, bardzo przyjemna, 25% poliamid i 25% poliester. No niestety, coś tam jest też z tego. Czapeczka kosztowała 49 zł, to pamiętam, i ja za nią zapłaciłam chyba 36, jakoś tak, no minus 30%. Także możecie sobie obliczyć, ja ją sobie tutaj tak podwijam. Naprawdę polecam, bardzo fajnie mi się ją nosi i fajnie pasuje do stylówek. I kochani, na sam koniec zakup z H&M-u, jak żeby inaczej. Dosyć często udaje mi się tam coś kupić, czy to do domu w H&M Home, czy dla siebie z jakichś tam dodatków pierdółek. I właśnie jeżeli chodzi o pierdółki, to dla siebie kupiłam to, co też mam na sobie. To jest taki naszyjniczek, medaliki, modne w tym sezonie. No akurat przepadłam, też mi się to spodobało. Groszowa sprawa, jeden krótszy, drugi dłuższy. To przyszło jako jeden, natomiast możecie je nosić oddzielnie, jeżeli chodzi o te medaliki. Bardzo mi się spodobały. Taki medalik kosztował około 20 zł, w sensie już dwa w jednym. Mniej więcej też to było na promocji, minus 20%, także coś takiego kupiłam. Pasuje mi do kolczyków też złotych, czy do bransoletki. Ostatnio takie złote dodatki lubię. Gdzieś tam wydaje mi się, że ocieplają moją karnację i tak wyglądam jakoś, nie wiem, lepiej na święta. Myślę, że też fajnie. I w ogóle bardzo ładnie się prezentuję do właśnie takiego zwykłego topu, czy to białego, czy czarnego, czy szarego. I marynarki, wydaje mi się, że super taka sportowa elegancja, co ja lubię. I w H&M-ie kupiłam też coś dla mojej córeczki, natomiast no nie są to nie wiadomo jakie super szałowe zakupy, bo umówmy się, minus 20% to też nie jest nie wiadomo jaka przecena. Natomiast po pierwsze kupiłam jej rajstopki i to jest zestaw takich rajstopek akurat na rozmiar 74-80, bo tam właśnie w H&M-ie mają takie łączone, jedne w kolorze beżowym, takie pasujące też do wielu stylizacji i drugie, które na święta do stylówki mojej córki będą pasować w kolorze czerwonym, czyli taki dwupak, cen już nie pamiętam, ale to Wam oczywiście postaram się podlinkować, czyli taki dwupak rajstopek. Druga rzecz, która będzie jej też pasowała do stylówki świątecznej, jest to bodziak zwykły, ale taki bardzo mięciutki, widać, że fajna bawełna w kolorze czerwonym, ponieważ córeczka będzie miała na święta taką srebrnawą, szarawą sukienkę, ale bez rękawnik, więc stwierdziłam, że po pierwsze, żeby jej było ciepło, a po drugie, żeby troszkę tą sukienkę ożywić, żeby ona wyglądała weselej, to właśnie będzie miała czerwonego bodziaka i czerwone rajstopy, więc już ta szara sukienka będzie inaczej wyglądać. Polowałam na czerwone sukienki i też w H&M-ie powiem Wam, że były prześliczne, z taką kokardeczką, proste, eleganckie, ładne, ale nie było już rozmiarów, niestety, nie było 80, a moja córka 80 nosi, także może innym razem. Natomiast taki bodziaczek. I jeszcze dwa zakupy, jednego przy sobie nie mam, no bo córka poszła na spacer z babcią, więc zabrały czapę, kupiłam jej fajną czapkę, taką szarą, która jest też wtłoczona w środku taką, jakby to powiedzieć, polarkiem, misiem, bardzo fajne, ale nie gęmżące, z dwoma takimi pomponami z boku, postaram się na przybitce ją pokazać, na sznureczek oczywiście, żeby czapka się nie zgubiła, żeby córka jej nie zdjęła, no bo to jak większość dzieci czapek, rękawiczek i tak dalej nie lubi. I jeszcze fajne ma takie tutaj na uszy klapki, także fajnie to wygląda. I jak już naprawdę będzie chłodniej, dzisiaj tego nie wkładałam, ale myślę, że jakieś minus 10 jak się pojawi, bo kto to wie, co to może być, to kupiłam jej taki jeszcze komin, też w kolorze szarym. On jest uniwersalny, jeden rozmiar, także też bardzo fajnie wygląda, już był prany, nic się z nim złego nie zadziało. Z drugiej strony też ma takiego misia, taki polarek,
Do wszystkiego będzie pasować. Córeczka akurat ma żółtą kurteczkę, która się, no, jest sztywniejsza, która te zimowe kurtki nie dosuwa się do samego końca, więc żeby jej tutaj nie wiało, to właśnie taki komin będzie miała. Fajnie. Myślę, że i dla dziewczynki, i dla chłopca coś takiego jest warte polecenia. Okej, mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Tak jak mówiłam, to były zakupy z ostatnich miesięcy, natomiast wydaje mi się, że coś z tych rzeczy jeszcze powinno być dostępne teraz właśnie przy wyprzedażach. Także trzymam za Was kciuki, żeby udało Wam się upolować albo coś z tego, co ja pokazałam, może coś Wam się spodobało, albo jakieś inne ciuchy, które macie już, wiecie, na swojej wish liście. Trzymam za nas wszystkich kciuki. Jeżeli ten filmik Wam się podobał, to proszę zostawcie kciuka do góry. Będzie mi bardzo miło. Jeżeli jesteście po raz pierwszy na moim kanale, to zachęcam do subskrypcji, do kliknięcia w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z każdym filmikiem. A ostatnio szaleję i aż dwa filmiki tygodniowe się pojawiają, w każdy poniedziałek, w każdy czwartek. Na ten moment się z Wami żegnam. Widzimy się już za kilka dni. Pa, pa!